trwa zamach na media pod tym hashtagiem. Na Twitterze można komentować to, o czym rozmawiamy na antenie telewizji Republika. Zachęcamy do subskrybowania naszego kanału w serwisie YouTube. Oglądają nas Państwo w telewizjach kablowych w całym kraju. Mamy zasięg techniczny w okolicach 60%, co oznacza, że 60% z Państwa w całej Polsce może znaleźć nas w swoich telewizjach kablowych. Jeśli w Waszych telewizjach kablowych nie ma kanału Telewizja Republika, oglądacie nas na streamach, zadzwońcie do swoich operatorów, powiedzcie, proszę nam tu natychmiast uruchomić Telewizję Republika w naszej kablówce. Michał Rachoń, witam Państwa bardzo serdecznie. Jesteśmy w rozmowie po naszych wiadomościach. Dzisiaj to serwis informacyjny Telewizji Republika z wiadomościami z całego świata i z całej Polski. A po nich rozmawiamy z politykami. Z nami są dzisiaj Dominik Tarczyński, poseł do Parlamentu Europejskiego, Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry, witam serdecznie. Marek Jakubiak, wiceprzewodniczący Kukiz 15, poseł na Sejm. Dzień dobry, witam Was, panowie. Szanowni Państwo, może poproszę naszą reżyserkę, jeśli możemy rzucić okiem na to, co opublikował dosłownie przed kilkudziesięcioma minutami Marcin Dobski, dziennikarz, którego raz już dzisiaj cytowaliśmy, zaczął przyglądać się temu, co działo się w dokumentach związanych z podstawą, fejkową, ale podstawą do przejęcia, czy próby przejęcia mediów w operacji Wejście, realizowanej przez pułkownika Sienkiewicza na zlecenie Donalda Tuska. Z tych materiałów, jeśli możemy je pokazać, to pokażmy, wynika, że w czasie, kiedy rzekomo podjęty został akt notarialny, na podstawie którego te decyzje miały być podejmowane i rzekomo brał w nim udział Bartłomiej Sienkiewicz, Bartłomiej Sienkiewicz siedział w Sejmie i oddawał głos. Oznacza to, że data podana na tym dokumencie jest wzięta i godzina z sufitu. No a wpisanie nieistniejącej, niezgodnej z rzeczywistością daty na dokumencie pachnie już... Kryminałem. Trzeba to nazwać rzeczy po imieniu. Dominik Tarczyński w takim razie jako pierwszy. Tak, to pachnie kryminałem. To jest sprawa, która jeżeli nie zostanie wyjaśniona, może być podstawą do tego, aby wszcząć bardzo poważne kroki prawne. Chciałbym bardzo jasno wyjaśnić, o co chodzi. Szanowni Państwo, 19 grudnia podjęta jest uchwała, przypomnijmy i podkreślmy, nie ustawa, uchwała, opinia, stanowisko, nie źródło prawa, po prostu wymyślili sobie, że przyjmą uchwałę i na podstawie uchwały będą zmieniać rady nadzorcze czy zarządy w Telewizji Polskiej, w Polskim Radio, czy także w Polskiej Agencji Prasowej, chociaż tutaj jest oddzielna ustawa, ale 22.13 jest przyjęta uchwała, 19 grudnia. Sienkiewicz twierdzi, że tego samego dnia odbyły się walne zgromadzenia Telewizji Polskiej, Polskiego Radia, PAP-u, odbywają się rady, posiedzenia rad, powstaje 5 dokumentów, 5 aktów notarialnych, 50 stron dokumentów i uwaga, na wszystkie te działania, czyli odbycie posiedzeń walnych tych 3 spółek na krakowskim przedmieściu, bo uwaga, na krakowskim przedmieściu miały się odbyć, następnie przebył drogę na Puławską 2 do kancelarii notarialnej, stworzono dokumenty, jak rozumiem, odczytano je, podpisano i wszystko to miało się odbyć między 22.13, mówimy o momencie przyjęcia uchwały, a tak naprawdę 22.15, ja przed chwilą na Twitterze też opublikowałem film, na którym widać, że o 22.15 Sienkiewicz absolutnie nie spiesząc się rozmawia sobie na sali sejmowej jeszcze z Donaldem Tuskiem, a więc między 22.15 a północą Sienkiewicz miał być w stanie, uwaga, przemieścić się na krakowskie przedmieście, z krakowskiego przedmieścia tam odbyć posiedzenia walnych zgromadzeń, przemieścić się na Puławską 2 do notariusza, podpisać 50 stron tych dokumentów i w ten sposób przyjąć dokumenty 19. W mojej ocenie jest to fizycznie niemożliwe, dlatego jest już zapowiedź przedstawicieli naszego klubu, że wystąpimy o zabezpieczenie monitoringu, tak jeżeli chodzi o kancelarię notarialną, tak jeżeli chodzi o Sejm, tak jeżeli chodzi o... No ale zaraz, bo to ja od razu skieruję swoje pytanie do Marka Jakubiaka.
To trochę tak wygląda, jakby po prostu dokumenty były przygotowane wcześniej, no później została wpisana... Ale nie można się powoływać, ale nie można się powoływać na uchwałę, która nie została przyjęta i nie może być tak, że dochodzi do poświadczenia nieprawdy, że w kancelarii notarialnej podpisuje się przed faktem, przed przyjęciem uchwały, powołuje się na akt prawny, który nie istnieje, bo wtedy jest to poświadczenie nieprawdy. No ale to też moje pytanie tego dotyczy. Marek Jakubiak ma doświadczenie wieloletnie biznesowe, sporządzał w życiu aktów notarialnych pewnie całą masę przy okazji pracy w swoich spółkach. I co? I to tak działa, że można sobie na telefon, panie notariuszu, to tak umówmy się, ja tu puszczę oko, że ja u pana jestem, że jest ta godzina, pan to podpisze i to tak zostawimy. Przecież to jest jakiś... Znaczy każdy, kto by coś takiego zrobił, został na tym złapany, no to w kajdaneczkach prosimy, dzień dobry, puk, puk, prokurator. Od 3 do 5 lat, poświadczenie nieprawdy, od 3 do 5 lat. Jest zagrożony taką karą. Nie wiem, czy mnie słychać. Teraz słychać. Tak, tak, bo strasznie Dominika słabo słyszałem. Natomiast powiem państwu, że niestety dla środowiska notarialnego muszę powiedzieć, że są znacznie gorsze sytuacje, gdzie notariusze poświadczają nieprawdę wręcz. Więc szczerze powiem, ja tu się spodziewam wszystkiego, co może być najgorsze. No, oczywiście wchodzi w grę matactwo, wchodzi w grę tutaj naciąganie z niezrozumiałych przyczyn. Dlatego, że cóż by takiego się stało, jakby to było pół godziny po. Myślę sobie, że to już jakieś, mówimy tutaj o jakimś wariactwie, czyli po prostu zwyczajnie. Proszę państwa, jeżeli mamy notariusza, który działa zgodnie z literą prawa, to przed notariuszem oświadczenie składa prezes zarządu, czy właściciel składa oświadczenie, ale jeżeli, powiem taki smaczek, że w kodeksie spółek handlowych, bo oni się powołują na KSH, zgromadzenie wspólników odbywa się w miejscu siedziby spółki, chyba że w statucie jest inaczej napisane. Nie wiem, jak jest w statucie napisane, ale w 90... Jest wskazane krakowskie przedmieście. Więc jeżeli chodzi o Kraków, to powinno się odbyć na krakowskim przedmieściu. Jeżeli nie odbędzie się na krakowskim przedmieściu, jest to wadliwe wykonanie umowy i nie powinno być zarejestrowane w KRS-ie. Poza tym wspólnicy mają prawo zwoływać... Ale to moment, przepraszam, panie pośle, ja przeczytam, mam przed sobą treść tego aktu notarialnego i on brzmi tak, uwaga, dnia 19 grudnia 2023 roku, data, ja, Joanna Kończyk, notariusz w Warszawie, prowadząca kancelarię notarialną w Warszawie przy ulicy Puławskiej 34 w siedzibie mojej kancelarii notarialnej, sporządziłam protokół nadzwyczajnego walnego zgromadzenia spółki pod firmą Polska Agencja Prasowa, spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie i tak dalej, i tak dalej. No mówi o tym, że to w kancelarii dokonała stworzenia tego aktu, a samo posiedzenie odbyło się w tym samym dniu w Ministerstwie Kultury Dziedzictwa Narodowego w Warszawie przy ulicy Krakowskiej, przedmieście 15 w Warszawie, tak jakby to się odbyło tam jednak, a w samej kancelarii został stworzony po prostu akt notarialny. Nie ma takiej możliwości. Ale w obecności kogo? Uwaga, panie redaktorze, w obecności kogo ten akt został stworzony? To jest bardzo ważne. To jest kolejny fragment tego samego dokumentu. Ja nie mam go przed sobą, to może powie to wprost, choć wiemy, o kogo chodzi Dominik Tarczyński. Ja mam tylko część dokumentu. Chodzi o ministra Sienkiewicza, dlatego też chciałbym zobaczyć zabezpieczone monitoringi. Tak jeżeli chodzi o Sejm, tak jeżeli chodzi o kancelarię oraz jeżeli chodzi o krakowskie przedmieście. To są trzy lokalizacje, w których powinien być, jak twierdzi Sienkiewicz, i one na wniosek, który złożymy w prokuraturze, powinny być zabezpieczone. Ciekawostką oraz pikanterii dodaje pewien wpis, pewna informacja, którą mam nadzieję, że będzie widać. Zobaczymy, spróbujemy. Proszę zobaczyć, co podał Onet, to jest bardzo ważne. Czy widzicie państwo, co podał Onet na temat planów? Zobaczymy, czy będzie to czytelne. Momencik, sekundę, niech się kamera dopasuje i niech się zautofokusuje. Wszystko jest trzymane w ścisłej tajemnicy. To bardzo proszę odczytać ten fragment. Ale z tego, co wiem, Sienkiewicz nie podpisał, już podpisał odpowiednie dokumenty, które mają zostać ujawnione po przegłosowaniu uchwały. Nie wykluczam, że stanie się to jeszcze dziś wieczorem. Słyszymy od jednego z ministrów. Tak brzmi ten tekst. I uwaga, co to oznacza? Jakie dokumenty mógł podpisać Sienkiewicz przed przyjęciem uchwały przez Sejm? O jakich dokumentach pisze Onet? To jest moje pytanie do Onetu.
I drugie pytanie, które także wynika z tego, co mogliśmy przeczytać na internecie, to jest wpis pani redaktor Dominiki Długosz, która pisze: a najśmieszniejsze jest to, że Sienkiewicz poszedł spać i na Woronicza się nie wybiera. 23.16, 19 grudnia, szanowni państwo. No więc tak, spał, czy jednak był w trzech lokalizacjach, czy jednak się wyrobił, czy jednak podpisał te wszystkie dokumenty wcześniej. A to więc, ja dodam, że pani pierwsze, Dominika Długosz podpisuje się jako reporterka polityczna Newsweeka i myślę, że w tym kontekście samo to świadczy za siebie. Ale Markowi Jakubiakowi przerwał brutalnie Dominik ważne, Tarczyński, Marek Jakubiak. Uważam, że autor tego tekstu z Onetu powinien być wezwany, jeżeli prokuratura stwierdzi, że są podstawy do tego, aby rozpocząć postępowanie. Pani Dominika Długosz powinna być wezwana, aby powiedziała, skąd posiadła wiedzę, że Sienkiewicz poszedł spać, a więc robi się coraz ciekawiej. Dobrze, już dziennikarzy zostawmy, źródła są nie, ale zrobione. No, jeżeli publikują publicznie, nikt się nie czepia dziennikarzy. Nie wypowie się półsłowem. Markowi Jakubiakowi przerwał Dominik Tarczyński. Marek Jakubiak teraz kontynuuje myśl, bardzo proszę. Wiadomo, Dominik stoi tam, gdzie ja noc spędziłem poprzednio. Taki trochę niedospany jestem, ale powiem tak, że proszę państwa, kodeks spółek handlowych w jasny i klarowny sposób buduje scenariusz postępowania właściciela wobec spółki. I to nie jest tak, że każdy może sobie dowolnie robić, dlatego że jest właścicielem. Otóż proszę państwa, właściciel podejmuje, ma prawo, jeżeli ma więcej jak 10%, ma prawo zwołać walne zgromadzenie wspólników, zbudować porządek tych obrad i zawiadomić zarząd, że podjął taką decyzję i nakazać zarządowi zwołanie Rady Wspólników. I wtedy zarząd, ten stary, który ma być odwołany, zwołuje w siedzibie spółki w obecności notariusza takież walne zgromadzenie. I tam podejmuje się na temat odwołania zarządu decyzję. Jeżeli zarząd tego nie zrobi, to wspólnicy dopiero w drugim kroku mogą to zrobić samodzielnie. O ile wiem, pierwszy krok nie został wykonany. Mówię to po to, żebyście panowie wiedzieli, że dziś najważniejszym elementem jest Krajowy Rejestr Sądowy, który będzie te zmiany rejestrował bądź nie. Dziś trzeba wykazać jasno, że zostało to zrobione wszystko z wadami formalnymi, po amatorsku. I KRS na podstawie tego, co choćby co powiedziałem przed chwilą, nie zarejestruje nowych władz. Co oznacza, że muszą procedury od samego początku prowadzić. Co za tym idzie? Jeżeli stwierdzone będzie naruszenie prawa tutaj, powinna z automatu wchodzić prokuratura. No cóż, to jest sytuacja, która jest niezwykle skomplikowana, choć w gruncie rzeczy, zgodnie ze starą zasadą doktryny opisanej przez Ludwika Dorna, świętej pamięci, który mówi, że kiedy sytuacja jest politycznie skomplikowana, należy poczekać, aż skomplikuje się bardziej, wtedy się wyjaśni, więc być może to jest właśnie ten stan rzeczy, bo w gruncie rzeczy koniec końców w Polsce obowiązuje ustawa, która mówi o tym, kto powołuje szefów spółek mediów publicznych, jest to Rada Mediów Narodowych. Koniec, kropka i nie ma takiego prawa. Ale mnie interesuje jedna rzecz. Ja chcę zobaczyć rajd Sienkiewicza od 22.15, jak rozmawiał, nigdzie się nie spiesząc na sali sejmowej. Chcę zobaczyć jego rajd po Warszawie, czyli z Wiejskiej na Krakowskie Przedmieście, z Krakowskiego Przedmieścia na Puławską i chcę zobaczyć, że to było przed 12. A więc kamery, dowód na to, że to odbyło się zgodnie z tym, co możemy przeczytać z oficjalnych dokumentów. Jeżeli nie, no to panie Sienkiewicz, będzie poważny problem. No dobrze, zostawiamy w takim razie tę historię. Kartonowe państwo, proszę państwa, to jest kartonowe państwo po prostu. No, to jest tak, że ja nie mogę zajść w głowę, jak ludzie, którzy bezwzględnie zdobyli władzę, mają tam, prawda, władzę dzisiaj mają, większość w parlamencie, oni nie potrafią normalnie po ludzku przejąć tej władzy tak z honorem, z jakimiś ambicjami. Co oni na święta wyłączyli telefony emerytom, telewizję emerytom, 7 milionom ludzi wyłączyli za karę telewizję, oni nas nienawidzą. Co to jest w ogóle? To są barbarzyńcy zwyczajni. I ja mam nadzieję, że taki Kosiniak-Kamysz razem z Hołownią zobaczą, z kim się zadają, z potworem politycznym. Ja, zanim przejdziemy do jeszcze dwóch czy trzech kwestii, o których chciałem z wami porozmawiać, to chciałem poprosić was o komentarz. Marek Jakubiak jest autorem takiego dialogu, który stał się hitem internetu ostatnio, o biało-czerwonych serduszkach, które mieli przypięte w kampanii wyborczej, a później sobie je odkleili. Jesteśmy kilkanaście dni po już tym formalnym przejęciu władzy przez koalicję 13 grudnia. Ja na początku
początku byłem sceptyczny względem tej nazwy. Wydawała mi się prześmieszna i prześmiewcza, przepraszam, i nielicująca z tym, co w gruncie rzeczy wydarzyło się 13 grudnia. No ale mamy do czynienia z całą masą podobieństw, bardzo smutnych, bardzo niepokojących, bo są w tej chwili otwarcie deptane zasady państwa prawa.